Witam Was bardzo serdecznie. Pewnie się dziwicie, co tutaj robi ta sterta ubrań, ale od poniedziałku zaczyna się szkoła, więc musimy z Ailą wybrać ubrania, które będą odpowiednie do szkoły. Musimy sprawdzić, czego nam brakuje i zrobić zakupy. Chciałam Wam pokazać, w Turcji wszystkie dzieci chodzą w mundurkach, tak Aila? Niestety. Niestety chodzą w mundurkach. To jest mundurek Aili. Zobaczcie. Bluzka od mundurka. Zobacz tam, czy są te, jak to się nazywa, szortetek. Zobaczcie. Tak wygląda mundurek. Góra jest pognieciona oczywiście, bo dopiero wyjęłam z szafy. Przeglądamy. Robimy przegląd ubrań, więc nie jest wyprasowany. Do tego jest spodnio-spódniczka. Zawsze jest spodnio-spódniczka, nie ma spódniczek. Zobaczcie, są shorty, żeby po prostu dzieci mogły sobie swobodnie biegać. No i do tego spodnie. Ciekawa jestem, czy Ayla urosła, czy jeszcze to będzie pasowało, czy trzeba będzie kupować nowe. Co o tym myślisz? Nowe będzie trzeba. Trzeba będzie kupować nowe, to zaraz sprawdzimy. Nałóż na razie któryś jeden shortetek, a później spodnie. Czy wolisz najpierw spodnie, później shortetek? Nie, tak. Wszystko wezmę. Dobierz wszystko, to też weź. I tą też bluzkę, bo wszystkie trzeba będzie mierzyć. Ayla poszła przymierzać ubrania, a ja muszę Wam powiedzieć, że oprócz takiego typowego mundurka uczniowie mogą chodzić na przykład w czarnych dżinsach albo w spodniach dresowych ciemnych, ale musi być ciemna góra i biała bluzka. Biała bluzka, na przykład taka koszulowa może być, albo bawełniana zwykła, więc ja już tu widzę, że muszę dokupić bawełniane białe bluzki, takie na WF z krótkim rękawem, ale też z długim rękawem, takie, żeby Ayla na przykład mogła nosić zwyczajnie na lekcje. O. Tak wygląda drugi strój. O właśnie, pokaż się. Spódnica. Dobra jest spodnia spódnica, czy nie? Czy mała? Też mała. Trochę mała. No i bluzka. Mówisz, że... Ale możesz rozpiąć, bo tak to ona wygląda na dobrą bluzkę, tylko że masz... Nie musisz się zapinać aż pod samą szyję, bo tu cię aż ciśnie. Tak, ślicznie wyglądasz. Okej, okay. No to wiemy już, co musimy kupić, tak? Spodnie. Spodnie. A więc zabieram Was na zakupy. Chodźcie. A teraz pospacerujemy sobie po mieście i zobaczymy, co do szkoły oferują sklepy.
Teraz zbliżamy się do sklepu z mundurkami. Tutaj to są mundurki. To jest mundurek ze szkoły Ivy. Akurat. Normalnie ten sklep jest sklepem z odzieżą. Ale od sierpnia chyba do października, sprzedają mundurki. Tak to wygląda. Jesteśmy w Elsie, idziemy zobaczyć, czy tutaj też można kupić mundurki. Sensitive, reacting way too much. Until I realized we were different types, carrying a different triggers, scaring us to death. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine. Safe place, just you and I. Always, I will wait for us to collide. Nie samą szkołą człowiek żyje. Zobaczcie, jesienne produkty w Elsie. Well, that's all days, now that we see each other. Can we slow down, start over? Come closer. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine. Safe place, just you and I. Always, I will wait for us to collide. Zakupy męczą, więc trzeba się posilić. Przyjechaliśmy do miejsca, które jest zarówno rzeźnikiem, miejsce, gdzie można kupić mięso i zamówić mięso do pieczenia, do przygotowania czy smażenia i jeść. Ale przeważnie to jest mięso na grillu. Więc zamówiliśmy sobie różne rodzaje mięsa. Do tego jest sałatka i zaraz pokażę, do tego jest jeszcze zupa. I zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Więc dziwiliście się, że mój mąż nie znał polskich kotletów. Nie znał, dlatego że ja mięsa nie robię w domu, nie przygotowuję normalnie na patelni mięsa, a właśnie idziemy do takiego miejsca, przychodzimy do takiego miejsca i w takim miejscu właśnie staramy się jeść. Ze względu na to, że oni przygotowują naprawdę bardzo dobrze i bardzo dobre mięso. Jako starter jest sałata. My zamówiliśmy tam jeszcze, jest kabak w jogurcie, cukinia w jogurcie. Do tego są bułeczki i zaraz będzie zupa. Zobaczcie, tak wygląda mięsko, które zamówiliśmy. Tu są zwykłe kotlety. Jest Adana. Tam jest jeden kotlet w środku z serem żółtym i cheddarem. I tutaj kawałek mięsa pieczonego. I jeszcze dostaniemy takie smażone mięso malutkie z pomidorem, papryką i cebulką, tak Benia? I to będzie jagnięcina. Więc zobaczcie, ile tego jest. I jak to pięknie wygląda. Wszystko świeżutkie. Nie trzeba w domu robić. Nie trzeba smażyć na patelni w oleju.
Ayla ma Adana, a Abdullah. Senin de mi köfte yoksa başka bir şey mi? Adana ve bu. Hmm. Zobaczcie. Wypływa żółty ser i soczyste mięsko. Pycha. A to jest turecka wersja gulaszu. Zobaczcie, jagnięcina we własnym sosie. Chyba nie wiem, czy tutaj dodają wodę do tego. W każdym razie jest pomidorek, papryka i cebulka. Zaraz będziemy próbować. I oczywiście nie może zabraknąć herbatki, która tutaj jest w gratisie. Można sobie zamówić albo herbatkę, albo kawę po turecku, kto co woli. My jeszcze zamówiliśmy deser sütlaç, taki ryż na mleku, można powiedzieć. I kemal pasza. Zaraz zobaczycie. Uwaga, uwaga. I tu jest deser. To jest sütlaç. A tutaj już mąż zajada. To jest kemal pasza, takie słodkie ciasteczka, polane pastą tahini i orzechami. Güzelme. Harika mówi, że jest wspaniałe, przepyszne. A ja próbuję sutlać. Będę chora, ale czego się nie robi dla widzów. Próbuję, zobaczcie. O, prosto z lodówki. Próbujemy. Na górze są orzechy, prawdopodobnie laskowe, ale on jest gęsty, zobaczcie. Jest naprawdę dobry. Pyota. Powiem wam, że ryż nawet nie jest aż tak bardzo wyczuwalny. Ale to mleko jest tłuste, więc to jest naprawdę bardzo smaczne. A na górze są prażone orzechy laskowe. Przepyszny, deser jest przepyszny. My jesteśmy w miejscu, które się nazywa Etpişiricisi, czyli ktoś, kto przyrządza mięso. Więc wydaje mi się, że podobne potrawy, podobny wybór mięs jest w każdym miejscu, które się nazywa Etpişiricisi, także nie musicie przyjeżdżać akurat do tego, w którym my jesteśmy. Miejsce, w którym my akurat jesteśmy, nazywa się Kasap Osman Usta. Jest w Pınarbaşı. Miejsce, powiem wam, dojazd do tego miejsca jest trudny. Jeśli macie samochód, to dojedziecie. Jeśli nie macie samochodu, to nie dojedziecie. Moim zdaniem, bo tutaj jest ciężko dojechać. To jest w ogóle takie dziwne miejsce. Dookoła, później jak wyjdę, to wam pokażę, jak to wygląda dookoła. Ja bym, sama bym tu na pewno nie trafiła. Trzeba to miejsce znać. Być może jest w Google'ach. Jeśli jest, to też wam pokażę, co to za miejsce. Miejsce, w którym jesteśmy, wygląda bardzo ładnie. Jest pusto, ale jeszcze jest wcześnie. Tutaj ludzie przychodzą wieczorem. Zanim całkowicie zajdzie słońce, obiecałam, że pokażę wam, gdzie jesteśmy. To jest dzielnica Pınarbaşı, a to jest miejsce, w którym jedliśmy obiad. Także tutaj dookoła to niezbyt wygląda, to nie jest jakaś dzielnica, w której można sobie pospacerować. Tu są raczej jakieś takie fabryki, zakłady. Ale akurat tego rzeźnika, to miejsce, w którym przygotowują mięso, polecam. I to już wszystko na dziś. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Taka jest nasza zwykła turecka codzienność. A więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!